wszystkim. Dzień dobry, witam naszych gości. Witam również szanownego małżonka, pani Teresy, który tam sobie siedzi. Małżonki pana Stanisława nie widzę, nie ma. Już tyle razy pana słyszała, że już nie chce, tak? Rozumiem. Proszę państwa, chciałbym tak na początek w skrócie scharakteryzować nasze postaci. I tak się zastanawiałem, jak to zrobić. Jeśli chodzi o panią Teresę, to miałem zadanie dość proste, ponieważ wyszukując informacji w internecie o pani Teresie, znalazłem taki bardzo piękny nagłówek, który świetnie pasuje do pani Teresy. Teresa Gdziewska, kobieta serca, legendy i suwalskich smaków. Bardzo miło. I uważam, że to świetnie pasuje. Natomiast jeśli chodzi o pana Stanisława, to tutaj można by też bardzo wiele takich przymiotów pozytywnych wymienić. Ale taki, który dla mnie jest najważniejszy w tym wszystkim, a który wyczytałem z artykułu, który mieliśmy w naszym kwartalniku Wigry. Jeśli miałbym powiedzieć coś jednego o panu Stanisławie, to powiedział człowiek spełniony. Bo zresztą coś takiego by brzmiało w tym artykule, który Wiesława Malinowska, z wywiadu, który Wiesława Malinowska zrobiła z panem Stanisławem w 2012 roku. Mam nawet ten wywiad gdzieś. Natomiast z tego wywiadu również wynikają inne rzeczy i na przykład to, co tytuł tego wywiadu, który był zrobiony w 2022 roku, a jest to opublikowany w naszym kwartalniku. Tytuł jest taki: wszystkiego otrzymałem nawet ponad miarę. I z tego wynika, że pan Stanisław, oprócz tego, że jest człowiekiem spełnionym, to jest człowiekiem bardzo skromnym. Ale również jest tak, że ludzie lubią przypinać innym ludziom pewne takie łatki i mają pewne proste skojarzenia. I takim prostym skojarzeniem, które myślę wiele osób mają, jeśli chodzi o panią Teresę, to są wigierskie pierogi. Czy jest ktoś na tej sali, kto nie jadł wigierskich pierogów? No nie ma. Ale najlepsze. Tak jest. No a pan... A to w pierwszej kolejności. Muszę spróbować. Tak, muszę spróbować. A druga sprawa, jak ja całą zimę nie piekę, a jest majówka, to wtedy na majówce, to moich domowników jest kolejka. No bo oni muszą w pierwszej kolejności. Tak jest. Ale do pierogów jeszcze wrócimy. Kończąc te krótkie charakterystyki, pan Stanisław w większości osób kojarzy się z wizytą Jana Pawła II. I to jest taki znak, i to jest ten moment w życiu, podejrzewam, jeden z ważniejszych, a nie wiem, czy nie najważniejszy w życiu pana Stanisława. Ale od razu chciałbym nadmienić, że dzisiejsza rozmowa generalnie nie będzie ani o wizycie Jana Pawła II, ani o pierogach wigierskich, chociaż o tym oczywiście wspomnimy, bo się nie da wspomnieć, ale ja przede wszystkim chciałbym dowiedzieć się czegoś o was, o waszym życiu, o tym, jak to się zmieniało. I chciałbym, żeby z tej naszej rozmowy troszeczkę pojawił się pewien obraz naszego świata, naszej Suwalszczyzny, okolic Wigier. Jak to wszystko się zmieniało i czy na lepsze, czy na gorsze, to może wyniknie z naszej rozmowy. Jeszcze zanim oddam wam głos, chciałbym powiedzieć, że mamy właściwie spotkanie rodzinne. No chyba tak. Bo się okazuje, że jesteście państwo dość blisko spokrewnieni. Tą miejscowością, która was łączy, to jest Gorczyca, tak? Bo wasze rodziny pierwotnie mieszkały w Gorczycy nad kanałem Augustowskim, tak? No tak, pod kanałem Augustowskim. I stamtąd poszliście w świat. Rodzice pani Teresy trafili nad Wigry, pod klasztor, tak? Tak. A pan Stanisław? Do małżonki. Do małżonki, do Leszczyna. Tak. I rozumiem, że siostra cioteczna pana Stanisława, Janina, jest, to jest mama Teresy, tak? Janina to jest mama Teresy. Mama tak? Moja mama Janina. Tak, tak, Janina. Czyli rozumiem, że dla Teresy Stanisław jest wujkiem. Tak.
Tak? Tylko trochę takie niewiele... Takim... To niby oficjalnie, ale kto tam wyjmuje? Tak, w takim wieku między nami mała różnica jest. No, ile tam jest między wami wieku? 3 lata? Nie, 2 lata. No, różnicy jest. Ty. Nawet nie wiem. No, pani Teresa, mój trzeci. No to 2 lata jest to. No. 53 pani Teresa upoważniła mnie do podania wieku, a pan Stanisław 51, tak? No, no mówię, 2 lata różnicy. To taki, no, taki słaby wujek. Stary dziadek już. Co ci dziadek, ja matka już. Ty masz wnuczki, ja mam już. No, ale już ma, nasza wnuczka 18 w tym roku ma. O. I co trzeba powiedzieć, to to, że dom Wigry 4, Wigry numer 4, dom, w którym wychowała się pani Teresa, był tym domem, który również przyczynił się do tego, że pan Stanisław w końcu nad te Wigry dotarł, bo tam pan Stanisław poznał swoją przyszłą małżonkę. My nawet nie wiemy. To u nim w domu tam poznałem swoją małżonkę. O! To było tam pierwsze spotkanie. U nim w domu. A czy pani Teresa urodziła się tam w tym domu? Tak, Wigry 4? Tak, urodziłam się tam w domu. Właśnie. I... Bo kiedyś to tam nie było do szpitala, tylko prawdopodobnie do mnie jakąś akuszerkę przywieźli. Jeszcze gdzieś tam wyczytałem, że miał pan swojego stryjka, Wiktora, który mieszkał w czerwonym folwarku, tak? Tak. Czy stryjek Wiktor był jakoś związany z bazą rybacką, z rybakami, czy to nie było nic wspólnego? Oni oboje pracowali stryjenkami w wylęgarni. Aha. W wylęgarni. I sieci szyli chyba, ty. Nawet. Później, ale no. Wiem, że w wylęgarni, bo raz z nimi... Byliśmy jak u nich z wizytą, to było chyba w zimę, że po lodzie przyszliśmy i pokazywali mi w tej wylęgarni te słoiki jak tego. Tak. Czyli oni pracowali w gospodarstwie rybackim, tak. Byli zatrudnieni w gospodarstwie rybackim. Oni tam mieszkali. No właśnie. Oni zaraz pierwszy dom przy tej dróżce. Zaraz tak, tak jak się wchodziło dróżką, to pierwsze mieszkania były. A czy ten dom, w którym oni mieszkali, budował tata? Pani nie, Teresy? Tego nie. Tego nie. Tata mój tata budował właśnie bardziej te domki, co są w rodzaju takich haremów tam, za placem, jak mówili. Tu plac był, aha, gdzie ryby przywożą tam tego, a tam za placem budynki mieszkalne stoją. No to mojego taty budował. No i właśnie, w tym momencie chciałbym oddać głos pani Teresie, która, żeby troszeczkę opowiedziała o tych swoich pierwszych latach życia w Wigrach, nad Wigrami, bo od razu zdradzę taką cezurę czasową, że jakby takim bardzo ważnym momentem w życiu młodej Teresy było do 11 roku życia i po 11 roku życia, bo do 11, bo w wieku 11... Pewnie do 11 to nawet to bardzo nie pamiętam. W 11 roku życia zmarł tata pani Teresy i to życie uległo zasadniczej zmianie. I została trójka małych dzieci, ja 11, brat 8, a siostra 6. Ale może wróćmy właśnie do tego momentu, kiedy był tata i teraz co tata robił, czym się zajmował, no, to też jest ciekawa historia. Jeżeli chodzi o to, to teraz powiem tak, że tata był murarzem, nie był rybakiem, tylko był murarzem. Pracował w Wigrach przy tych domkach Erema, budował ich. Odbudowywał przy kościele, nie pamiętam tego, bo nie powiem, ale wiem, że przy Remach to wiem, że pracował i pracował między 7 a 15 w Wigrach przy Remach, przyjeżdżał, jadł obiad i po obiedzie jechał na 4 godziny, od 16 do 20 jechał do czerwonego folwarku i stawił tamte domy. Także tu był etat, a tu pół etatu jeszcze. Wiem, tyle pamiętam, że ja tata przyjeżdżał rowerem zawsze, bo to kiedyś nie było tych samochodów, nic, tylko rowerem. I ja bardzo lubiłam wziąć rower, pojeździć, ale nie umiałam jeszcze, to na jednej nodze, to się kłócił, że mi nie da, bo ja jemu zepsuję. Także, no, a
już jak wracał o 20, to my bardzo mało go widzieliśmy, no bo wiadomo, dzieci już poszły spać, tak? Nie było dobranocki, bo nie pamiętam, co nawet było wtedy. Tylko nie było telewizora. Nie, telewizora nie było. W ogóle. Na początku nie było elektryczności przecież w Igrach. Tak, elektryczności. Ja zaczęłam chodzić do szkoły, to dopiero u nas światło zaprowadzili, nie? Elektryczność w Igrach? Druga sprawa jeszcze nie była, to nie było jeszcze wody, nie było studni na podwórku. Chodziło się brać wodę z jeziora. A tak nie było za ciekawie, bo u sąsiadki kibel stoją prawie na wodzie i jak słońce świeciło, ciepło było, to było brązowe, takie złote pływało. Także i potem też mówię, w tym czasie jak było światło zakładane, to i studnie wykopali. Chociaż u nas studnia bardzo płyciutko, bo chyba do wody jest ile? 3 kręgi? I potem, także niedużo, bo to co tam w Igrach na górze, no to tam już w ogóle przybijali, a u nas nie, u nas to był zaraz woda i pyszko. Tak, no właśnie to próbowaliśmy dzisiaj z panią Teresą, bo byłem u pani Teresy rano, żeby troszeczkę porozmawiać wstępnie i ustaliliśmy, że elektryczność pojawiła się w Igrach w okolicach roku 1960. To jest mniej więcej ten czas i co ciekawe, co się dowiedziałem, to pierwotnie linia energetyczna, to może pani powie, jak była poprowadzona? Była prowadzona nie teraz, jak idzie tutaj z Magdalenowa, tylko przez jezioro. Z PTT-ku, pociągnięta. Z PTT-ku, pociągnięta linia do Wigier, a tam jest taka wysepka na jeziorze. Taka górka podwodna. Taka górka, wysepka i na tej wysepce stał słup. I po prostu linia leciała do tego słupa i ze słupa leciała do Wigier prowadziła. Czy są jakieś zdjęcia archiwalne? Proszę? Czy są jakieś zdjęcia? Ja się nie spotkałem. Nie. Ja tak naprawdę powiem, że ja jak zaczęliśmy dzisiaj rano wspominać, to mi się tak przedstawiło zdjęcie, ten słup w ogóle. Bo kilka razy żeśmy się zastanawiali, jak to by było, żeby tam zrobili przejazd nawet do Wigier zamiast tej strony. Jakiś most, nie most, przecież teraz są możliwości. A tam właśnie w tym miejscu, co był słup, to gdzieś tak do połytek woda tylko była. Tam trzeba było mijać, tak, no także ten słup mógł stać. A droga była bardzo błotnista wtedy też? Tak, tutaj to była powybijana taka, nie wiadomo co, jeszcze jak to powiedzieć, między nami agrygięciem w tej chwili, tu bez rus i była straszna zawsze deszcz do kałuża, bardzo duża kałuża. A tu ten przepust? Co? Tu co, ten przepust? Nie, nie ma przepustu. To znaczy, Grygięci my i tu została kiedyś moja przyczepa. To o tu, to był, normalnie była to taka kałuża straszna, nie wiem. I czym tą kałużę starali się zasypać? To znaczy, tak naprawdę już jak zaczęli robić drogę. Mm-hmm. Bo ona cały czas się wybijała, ale cały czas była taka dziura. Wspomniała pani, że ludzie wywozili gruz z ruin klasztoru wigierskiego i zasypywali to gruzem. Zasypywali to bardziej w tym, nie tu w Wigrach, tylko w Magdalenowie. Dalej w Magdalenowie. Groble, o tak. Groble sypali. I teraz w tej chwili jeszcze na grobie to były takie drzewa kładzione. I jeszcze i w tej chwili, jak się jedzie samochodem, to można się przyjrzeć. Doły, boki są obciągnięte tak niżej, a tu gdzie były te drzewa jeszcze za kamedłów kładzione, to jest twardo. Bo na przykład u nas tu w Wigrach droga, no to potem była kładziona betonowa z podkładów tych pociągowych, kolejowych. Tak, i to też tak do góry czasami stawała. To pili, no bo wiesz, ja to z jednej strony to ubili,
z drugiej strony ubija, a środek się podnosił do góry. I to były lata dopiero 70., kiedy rozpoczęła się bardziej intensywna rozbudowa klasztoru. Tak. I wtedy zrobiono porządną drogę do Jaskowni. Także do tego czasu była tylko droga błotnista. Ale wróćmy jeszcze do taty pani, bo wspominała pani, że tata tak na co dzień bardzo ciężko pracował od rana do nocy, ale miał takie swoje ulubione hobby, takie zajęcie. Wędkarstwo. Wędkarstwo, tak. Nie patrzył, że on był urobiony cały tydzień, ale z soboty na niedzielę, druga godzina w nocy, jechał na jezioro na ryby. I myśmy szli na dziewiątą do kościoła, wracaliśmy z kościoła, to on gdzieś tam koło 12 się zjawiał, pod pewne wiadro ryby namówiono było, bo to tylko na wędkę. Bo łowił różnie. Ja oczywiście się zapytałem, jakie to były ryby. Jakie to tak, były to nie były duże ryby, bo to mówię, była płotka, zdrenka może taka, bo to takie dzwoniaki, tyle, że mama potem czyściła, zważyła i słoiki wodę składała i tak myśmy jadli, także to... A w ogóle to tak naprawdę, to ja pewnie rybak byłam. No, ale do tego jeszcze przejdziemy. Jeszcze do tego tematu przejdziemy, ale... Ja chodziłam, ja jak ze szkoły szłam, to musiałam, jak nie był, to ja bez ryby nie wracałam do domu. No, ale jeszcze niech mi pani powie, o czym się w ogóle, jak byliście młodymi dzieciakami, to czym się jakby... czym się bawiliście? Co robiliście? Bo ja na przykład mogłem sobie wyobrazić, że na przykład takim miejscem waszej zabawy, chodzenia były ruiny klasztoru. Ale nie, nas nie ciągnęło do klasztoru. To jedna rzecz, że my nie, pod klasztor tam nie chodziliśmy, to nie wiem dlaczego, tak nie tego, ale u nas to była więcej piłka w dwa ognie. To szło, wiem, byliśmy wściekli jak taka łóżka stała. Bo nie można było grać, bo była piłka cały czas mokra i nie tego. A tak żeśmy się zgrali, chłopcy, druga sprawa, lubili w noża grać. To znowu od drażbów do brzegu, tam Turynowicie mieszkali, a tam bagno było takie, tego, nie było tam wysypanego nic, tylko takie normalnie było tego. No to chłopcy zgrali się i w noża grali. Czy zorytki i sobie w noża grali. To była tylko taka zabawa. A jak wyglądał klasztor wtedy? W tych drugich lat? Nie wiem, naprawdę. Pamiętam pani w ogóle, ale jak to wyglądało? W ogóle to... Co tam było? Było bez parganów tych... W ogóle pargan, gdzie został pargan, to był taki, jak gdyby powiedzieć, płot, ale płot nie był taki w całości z cegły. To było robione ażurowo, wyrabiane, bo były miejscami, tak cegła i dziury, nawet te dziury były robione pod jakiś deseń, pod krzyż, pod to krzyża to bardzo pamiętam. No na przykład ja też tu opowiadałam, bo wróciliśmy do tego, że na parterkę ściemuchowitnej kobieta szła i zostawiła, znaczy, nie wiem, no, wyszła z kościoła, zapomniała jak czy co i poszła. I w tej chwili jak tak na recepcie, a tej recepty nie było jeszcze. I obydwie nogi złamała, to wiem, pamiętam. Bo po prostu poszła na dół do tego punktu, gdzie recepcja. Bo szli, ona myślała, że może tu, wie, tych schodów też nie było takich eleganckich. Były powybijane takie... Jedna część z dziesiątych części była gdzieś schoda. Nie wiem jak, ale mówię, to się najbardziej mi w pamięci bowiem opowiadali, że o, kobieta szła i poszła z tego, a mogliby coś zagrodzić, mogliby tam coś zrobić. Bo takie, bo czasami jest już po wypadkach jak te. Dobrze, a teraz jeszcze chciałbym jeden epizod poruszyć, który mnie bardzo zaciekawił. To znaczy Ostrówek. Dwie nazwy pani użyła dzisiaj, dwóch nazw, Ostrówek albo Wyspa Miłości. Tak. Ja nazywam to, my nazywamy to teraz Wyspą Mysią. I ta ciekawostka, że co tam się działo na tej wyspie, jak to wyglądało? Ja już nie mówię o to miłość, tylko raczej to o znaczy miłość, może potem dalej miłość, ale z początku sąsiadka pasła krowy.
Nawet mąż tłumaczył, że on tam zauważa, że było orane. Że prawdopodobnie pług na łódkę, tak, konia na łańcuszku za łódką, jeden wiosłował, drugi ciągnął. I ten orą. Koń pływa. No. Koń pływa. A krowę jeszcze jak? Bo krowę jak sąsiadka też tam kilka razy pewnie ja pomagałam im przeganiać te krowy, bo wiadomo, dziecię, leć ty po chlubko poganiaj mnie tego, bo ona, jej mąż wiosłował, ona trzymała krowę, a dwie następne, aby zegnać do jeziora. Już jak zegnam, a zrobił. A to najczęściej było, że na mnie było, to też nie tego, bo się kręci dzieciak, wiadomo, jak to dzieciak i tego. Mówi ze ślubko, poganiaj trochę. I to też było nie od, bo to była korsakowska, nie od korsakowskiej to przeprowadzali, tylko od drażbów tu teraz, od Turynów. Bo tu było bardzo krótko wody do przepłynięcia, ale jeżeli wrócić, było, że któraś krowa, bo jedna musiała być uwiązana, to jak jedna była uwiązana, to i reszta będzie chodzić. Ale jak się zerwała ta jedna i popłynęła, to wszystkie popłynęły. Nie trzeba było wyłynać z powrotem, bo leczeliśmy, krzyczeliśmy, bo już diabły płyną. Bo jak płynie krowa, to nie było widać, tylko tak plecy czarne, bo te krowy były czarne, plecy czarne i głowa z rogami. Nawet głowy nie było widać, tylko rogi wystawione. No to już nie tego. To mama mówi, to leć do sąsiadki, powiedz, żeby tu w szkole nigdzie nie wlazła, bo już przepływają. To było często takie. I widać, jak to się wszystko zmienia. Teraz mamy drzewa, na drzewach mamy kormorany. Druga sprawa. Na ziemi mamy gniazda, myły białkowe. To był głód ziemi, ludzie musieli wykorzystać każdy kawałek ziemi, żeby się po prostu wyżywić. Tam nie było tak ustawione od Bogiem, tam każdy metr był uprawiony, każdy zadbany. A teraz chciałbym oddać głos panu Stanisławowi. Dobrze, proszę bardzo. Odpocząć pani Teresie. Nie wiem, interesuje to drewniaku. Za chwilę pan coś nam ciekawego na pewno opowie, bo pan Stanisław do Leszczewa trafił w wieku, jak wyliczyłem, 32 lat, tak? Tak mniej więcej to chyba było, nie? No. Czyli dużą część swojego życia... Nie, 42. 42? To ja się pomyliłem o dychę? O! Twój ja jestem w 82. No zaraz, 51 urodzony, a w 83 trafił... 42 lata szczęścia. 32 lata. Temu 40. Ale pan miał wtedy ile lat? 32. No właśnie, no to się zgadzaliśmy. Czyli duży kawał życia przeżył pan w Podmacharcach, w których, jak przeczytałem w artykule, mieliście, było 9 rodzeństwa, 2,5 hektara ziemi tylko, na piachu. I teraz jak wy sobie tam daliście radę i jak wyglądało pana życie wtedy tam? Czym się pan zajmował głównie? Myśmy, trzeba było zarobić i żeby w tej ziemię włożyć. A przecież ja wychowany jestem, człowiekiem lasu, można powiedzieć. Przecież tam prawie niemal w sercu Puszka Gustowski, a prawie mało który rolnik mógł wyżyć ze swojej ziemi. Ojciec nas pracował w lesie i automatycznie my wszyscy, dzieciaki też. Jeszcze jak chodziliśmy do szkoły, wakacje, a nas była gromadka, był jedni większy, drudzy mniejsi, ale mniejsze nie szli, ale większe. Całe wakacje na Jagodę. I to wtedy były punkty skupu las w sąsiednich Silmacharcach. I myśmy tak dwa kosze, matula i prosto na skup do Jagody. To, że mama zarobiła przez wakacje, miała na cały rok dla dzieci wyprawkę do szkoły. I dla nas było, jak deszcz spadał,
to była radocha, bo wtedy człowiek w domu. A jak tylko pogoda do lasu, matula, wiadomo, prowiat w koszyk i trzeba było iść. Do szkoły też gromadka. Nie, że teraz, jak tu można powiedzieć, też ubrań to jest brud. Szyła, jeden wyrastał, przechodziło na następnego. Szyła, cerowała, żeby wyprawić te dzieci jakoś tak tego. Ojciec nas trzyk, miał ręczną maszynkę. Później żeśmy zaczęli dorastać. To bo to, i to tak na zero. Teraz to jest moda, tak jak pan. Nie, to jest moda. Ale moda, bo ja wiem, moje chłopcy też. Mają takie ładne włosy i tego. A na schodzie też tak strzyk. To później myśmy zaczęli już trochę większe. No tata, tak na zero. To strzyk i tatko grzyneczko. Akurat, że nauczyciel miał za co złapać i potem mogę iść tam. Bo wtedy tam inny był nauczyciel, miał szacunek. A w razie co? No i po tyłku klepnął i linia taka metrowa i po tyłku klepnął i tam nie szedł. Bez karku, nigdzie. A szkoła była gdzie? W Macharcach. A, jeszcze pamiętam pierwsze lata, pierwsza, druga klasa w Macharcach, prywatnych domach było. W trzech budynkach rolniczych. No ale dzieci do mnie, płyny budowali i te. I później tata nas zaczął strzyc już tak trochę tego, wykrzykami już tak troszeczkę, tak pomłodzieżowano. I później weźmy do szkoły, to tak jakoś tak, no, leciało. Byliśmy pod Macharcach, nasz dom w centrum wsi, na krzyżówkach. Kto kiedyś tam jechał, to jest, opowiadała mama i czy dziadek, główny trakt, suwał do Grodna. Koło naszego domu, to tam zawsze ludzie jechali, nieraz gruszek, a tam beczki robili, to do Suwałk na jarmark. To było słychać już w nocy, jak turkotały te na zeleśniaka, te wozy i ludzie jechali do Suwałk na jarmark, tu beczki jeździli, cwerki różne te tego. To myśmy już dorastali, tak było słychać te. I praktycznie dla dzieciarni z naszej wsi nasza wieś była nie dużo, ale dzieci to było. To nie teraz mało dzieci, wtedy to było, ale w każdym domu gromadkę. I u nas się zbierali tak jak przez szkołę. To różne zabawy były. Piłkę to tam słabo, bo nie było piłki, ale chowanego w berka. I później tam jak wjeżdżać do lasu, po prawej stronie był ktoś tam kiedyś zaczął brać ziemię, coś na coś do tego i to miał taki zbierek. To byśmy żeśmy w tym piasku, te dzieciaki tam sobie budowali pałacy tego z całej wioski. Sobie tam się schodzili, póki nie zbrzydło. I to znów tak tego. Później, a tam młodniak, teraz to już ładny las, młodniak był. Miał 20 lat, choina, drągolina. I jak wiadomo, dzieci już takie starsze, to głupoty nieraz w głowie różne przychodzą. Tu rzucił pomysł i to fajna zabawa była. Żeśmy się skinali na te drzewo, drzewo się wyginało i na drugie. I tak drzewa na drzewo. Tak, no i tak tego. A z któregoś razu któryś tam mi spadł, tylko całe szczęście z naszego niedła, tylko tam ze wsi. I wykonał, i do domu. I od tego czasu już żeśmy na drzwi. A mogła być wielka krzywda z tego. Ale to macie to takie, no mają takie. Ale wspominał pan, że jak już był pan trochę starszym chłopakiem, to też pracował pan w lesie z ojcem, tak? Tak. I co robiliście? Jako wakacje, ale później, gdy ja skończyłem szkołę, to pierwsze chciałem się uczyć, ale tata no, sam powiedział, no nie wydola tyle dzieci tutaj do szkoły i nie da rady. No to przede wszystkim na wiosnę się chodziło do zalesiania. Później tata nasz zmarł, miałem chyba 17 lat
No już też taki najstarszy brat, to też już się uczył, już był na swoim. A ja poszedłem też, ja, brat, jeszcze drugi brat, we trzech do lasu, do wyrębu. Ja jestem stary drwak. Można powiedzieć, że trzy piły motorowe zjadłem. Nie zjadłem w tym sensie, tylko że wtedy zostawał i ta piła miała wyciąć jakoś tam 1500 metrów czy ile i szła na spisanie. To w sumie miałem trzy nowe piły, pracowałem przed wojskiem i po wojsku. Tyle drzewa wyciąłem już sporo, bo to zręby były. I jaki żal było, bo to wtedy to było tak, taka piła sprawna, bo człowiek o nią dbał, na warsztat i młotami trzeba ją było pobić. Bo nie można było, żeby to prywatnie gdzieś tam tak tego. A jakiej marki były to wtedy piły? BK chyba, dosyć ciężkie. A polskie? Polskiej produkcji? Tak, to była już Polska. Ale były kanadyjskie partnery, ciężkie tego, długie prowadnice. A pamiętam, ja nie pracowałem, ale było dwóch drwali, dwuosobowymi żynami. I ja 18 lat skończyłem kurs na piłę motorową w Kołdapi. Do Wyninka, tutaj, tam gdzieś tego zimę. I później, gdy przyszedłem, dostałem piłę i już później myśmy pracowali. Takie drzewa piękne. Ja się nie chwalę, ale ja jestem doświadczonym pilarzem. Się nauczyłem trudne drzewa do ściółki ścinać i tego, bo to się ciało i po trzy wieży trzeba było wypasować. Takie piękne drzewa, świerki czy sosny, staro drzewie po 200 parę lat, aż żal było ścinać. Takie świerki po 3 kubiki, czyli tego, że Praga przyjeżdżała, 2 załadowała, 3 odwrotnie, bo się nie mieścił, 3 takie drzewa już miała kurs. A żal było ścinać. A pamiętam, nie wiem czy już teraz tam rośnie, bo to tyle lat, była jedna sosna, tak zwana piękna sosna. Później widziałem, że to w Nadleśnickiej głęboki brud. Wycięli ten las, a ja zostawili. Ale naprawdę, bośmy tam z mamą chodzili na jagody. Piękna sosna, stary drzew, taki, że wedłu trzeba było objąć. Pień prościutki, a korona jak u lęgo. No naprawdę, że te kujo zostawili. A ja później na to, bo widziałem później ten rąb wycięty, już choinki takie, ale że wiatr jej nie wyłamał, ale mogli przy niej zostawić kawałek lasu, ale wtedy tak, tak. No, ale nie. I tym pilarzem pan był aż do momentu przeniesienia się do Olszczewa, tak? Zajmował się pan tym, tak? Nie, różnie tam. Ale jeszcze powiem, jeszcze jak póki dorwałem, stałem się, bo trochę dorosłem, to żeśmy żywicowali drzewa, co w zimę się skrobało, te spały, a przez lato z bratem żeśmy smogę zbierali. Ja się nie wiem, czemu teraz nie zbierają tej smogy, przecież to było. To mój tata też był, też zimę drwałem. Latem żywice ciągnął. Ale tak się... No, tego, po wojsku... No bo ja mówiłem mamie, że ja do wojska. Po wojsku już mnie tu nie ma. U nas była gromadka dzieci. No, siostra wyszła starsza do Warszawy. Dwóch braci też wyszło już. No ja mówię mamie, ja już tu po wojsku nie wrócę. Ale miałem taką służbę, że myśmy podróżowali, bo to nie była bojówka, tylko budowlanka tak zwana. Budowaliśmy koszary nowe od podstaw, remontowaliśmy, że się jeździło po kraju. Ja tam obserwowałem, jak ludzie żyją. Wróciłem i tu mówię, to jest dobre miejsce, nie ma co tam szukać szczęścia, gdzieś tam wszędzie trzeba pracować i tego. Ale później tego, byłem 4 lata listonoszem,
Później mnie namówił kolega, taki Szyszkowski, on pracował na tej kolejce wojskotorowej. No i tam trochę lepsze zarobki były, przeszedłem na te kolejki. Potem jakoś te kolejki zaczęły się rozwiązywać, nastała Solidarność i znów poszedłem do Waców. A tutaj, ale do Wigier to nas ciągnęło, mimo wszystko. Nieraz matura opowiadała, że kiedyś to była parafia Wigry też, że nieraz ludzie pieszo szli tam z naszych stron do Wigier, no, zwłaszcza na odpust. A pamiętam, gdyśmy już jeździli rowerami, tata nas jeszcze jakoś tam zgromadził te różne rowery, jakoś tego, i weczek żeśmy jeszcze pod Machach do Wigier na odpust przyjechał rowerami. Ludzie furmankami, tam za Mikołajewem, teraz patrzę, ta góra skopana, ale wtedy ona była piasek pod tę górę, to by piechotą rowerami tego, ale konie, ludzie schodzili z furmanek i ledwie wychodzili. Czy wy wiecie, jutra to jest góra kopana? No, wiecie. Tak, to wiecie, była, to, na teraz tam krzyczę tego, no, takie pobocze są tylko, że ja pomagam. No, ale bo to był Stryjek i do Wigier. Przepraszam, Jarku, ja nie wiem, być może... Ja pokażę, jak jedziesz drogą, to znaczy, jak jedziesz drogą z Mikołajewa do Czerwonego Krzyża, za Mikołajewa do Czerwonego, to w lesie jest takie porządne wzniesienie, które jest nazywane górą kopaną. No, tak jest. Potem ja to pamiętam. No i to nie tylko ja, to wszyscy. Ale tłumnie. Bo na furmankach jechali do Wigier na odpust. No i jak wiadomo, jak ktoś się przyjechało do Wigier, najczęściej to do Stryjka. No bo to już bliżej. No i już tu trochę dalej. Ale zawsze trzeba było i zajść do siostry. No. A tutaj moja małżonka chodziła do szkoły ze starego folwarku i o dziewczynę one, i to były koleżankami. Dziękuję. Ale ta mama Janka, mama Teresy, ona miała w Gorczycy maturę. I nieraz przyjeżdżała autobusem do Machac, a później 4 km szła do Gorczycy do matury. Czy nie więcej? Oj, chyba no nie, to ty minus, mówisz, to plus minus. Ja sama chodziłam, to wiem. No, 4 przez 2 km do szosy, no to 5. No. Ale do nas zawsze zachodziła. Odpoczęła i szła żeśmy do tego i ona szła tam do matuli, póki żyła. I ona tak kiedyś, ale to już ja byłem, to, chodziły, nie, i już po wojsku. Kiedyś też tak tego i ona mówi, Stachu, ja tobie mam dziewczynę. A dobrze, masz to, masz tam w głowie jeszcze kawalerka, tu jeszcze miałam kumpli, tam nie było. Ale to od tego doktora Austryjka jeden chłopak, on już nie żyje, zaczął naginać, bo oni do nas też przyjeżdżali. Rzadko, ale żeśmy tak się jako młodzi podwiedzali. I on do naszej koleżanki zaczął naginać. I on ją zaprosił, naszą tu koleżankę, tu do siebie. No nie wypadało dziewczynie samej jechać, no jak tak, tak, no. No to my jako do Stryjka i ona z nami i myśmy przyjechali tutaj. Tam żeśmy tego pogościowali, jak to młodzi i tego Stryjek. A oni chyba coś wyczuli, że ja mamy przyjechać i wiedzieli, że ja zawsze, bo to w sobotę, że zajdziemy, no to... Oni tu jakoś Bożenę ściągnęli i Martę, i te dwie koleżanki to do siebie, no i ja zasiadłem. No jak to a już po tym się nie odzywał, jak to młodzi, no ale, no ale widać tak miało być, to no, było tak. Pierwsze zapoznanie takie tego. Odprowadziłem ich tu do lodu i oni przez jezioro poszli na skróty. No i zima się skończyła, no i Stasiek wiosna przyszła. Od maja. Co niedziela. Na i tym no, rowerem? Rowerem cały czas? Nie, jeździłem autobusem do Sejm, przesiadka i zachodziłem
do nich, to na, po kościele i myśmy tu... Już się nauczyli. Młodka zaśledowali z nimi. Ja tego nie zrobiłem. A potem ona mówi, a no słuchaj, będziemy się spotykać, ja też z nami spotykam. No to już później do Leszczewa jeździłem. Tak, w maju zacząłem co tydzień i zbliżała się już zima. I ja tak, no trochę, ja nie powiem, bo ja jestem trochę taki ciekawy, ale lubiłem czytać. Czytać lubiłem i różnych tego. Wtedy było trudno o książki, ale można było, na przykład wiem, taka gazeta wychodziła dla młodzieży, nie pamiętam tytułu. I oni, ktoś tam się zapisał, klub, taki młodzieżowy klub książki, coś w tym rodzaju, to tam co wydawali, wydawnictwa, jakoś pulę książek, kto się zapisał, to można było przysyłali za zaliczeniem pocztowym. I ja tam była książka, to pamiętam, ja przeczytałem ABC dobrego wychowania. I ja ją przeczytałem. I to rzeczywiście, nie wiem teraz młodzież, jak oni tego przeczytałem. Ja już z podstawy wiedziałem, jak się ma chłopak zachować błędem dziewczyny. Inne te już ja widziałem. Ale zwracając później tutaj, gdy już tu małżonką, pomagałem, przyjeżdżałem w sobotę wieczorem, to jeszcze oni nieraz czy siano robili, kończyli, czy tego, to ja już tu. Także ja nie byłem rolnikiem, tylko tu się stałem. Tak, tak, ale właśnie ciekawe jest to, że bo ja sobie tak myślałem, że pan no, z jednej strony no, znalazł kobietę swojego życia ukochaną, ale przyszedł pan, żeby ciężko pracować. Ale to tu się okazuje, że pan nie przyszedł ciężko pracować, bo wcześniej pan pracował równie ciężko w lesie. I jakby tutaj nie nastąpiła duża zmiana, tylko może odmiana zawodu. Z zawodu leśnego do zawodu rolnego. Inny rodzaj pracy, te, no ciężkie, drwalem to ciężkie było, bo to trzeba było tego. Najgorzej, jak przyszło szczepać nieraz to całe szczęście, że myśmy zawsze z bratem albo i we trzech byśmy chodzili. Nieraz metrowe klocki, brzozy trzeba było, też pamiętam tak, i się tak o, na stojąco, fajno się szczepie, a później wędziesz palce i rozciągać. Ja pamiętam, może to ja wziąłem te brzozy, rozciągnąłem, siekiera wypadła, a mnie palce. I wiesz, nie ma siły, żeby roz tego, a tu trzyma, no i co, żeby sam, to koniec. Ale się krzyknął, bo brat przyszedł, zaraz tego jest pomoc. No tak, ale ja niestety muszę przerwać. Ja odbiegłem od tematu. Muszę przerwać niestety ciekawą opowieść, bo mamy jeszcze kilka wątków. Dopiero jesteśmy. Pan już wszedł w początek lat 80., bo te epizody związane z przyszłą małżonką i Leszczewem to był początek lat 80. już, tak? Tak. A tu jeszcze pani Teresa nie wyszła za mąż, bo ona w 75 roku wyszła za mąż, czyli musimy się trochę cofnąć i wrócić do tego czasu, kiedy zmarł niestety tata pani i zaczęło się ciężkie życie i jeszcze cięższa praca, bo musiała pani przejąć wiele takich obowiązków charakterystycznych dla mężczyzny. No, nie było, wiadomo. Mama była z Górczycy, to dziadek przecież załatwiał drzewo, pamiętasz, jeszcze ciągnik brała ze starego folwarku z kółka i jechała, wykupywał tam asygnatę jakąś i przywoziła drzewo do Wigier. No a potem popiłować przyjeżdżał dziadek, no i z dziadkiem ja oczywiście, bo ja najstarsza byłam. To całe życie najstarsze, to ma najwięcej zajęcia i nie tego, także... No wtedy to się pracowało. Siekiera też piła. I ogrody, tak? Bo też przecież staraliście się jak najwięcej warzyw, wszystko musieliście to sami. Znaczy warzywa to już potem, później. Później. Warzywa były później, jak mama na mnie opisała działkę. Tak. To już była, mama opisała, to była trójka dzieci. A potem już w trakcie uprawy warzyw, I się przywoziło to sobie, się sprzedawało na bazarze. Ale wcześniej było też chodzenie do lasu i zbiór jagód. Też zbiór jagód, ale u nas do lasu myśmy chodzili aż właśnie za Kopaną Górę. Tam, w tamto lasu. Aż tam, gdzie są teraz te złote piaski.
to koło tego wody tam były najlepsze jagody, albo na Maćkowo-Rudę, no nie pamiętam jak to się nazywało tam, bok Maćkowo. I też nie Konopniak, był... słyszałem, że nad Konopniak jeszcze też Konopniak, się zapędzaliście, tak? To na Maćkowo-Rudę, tutaj w bok Maćkowo-Rudę Konopniak. Druga sprawa jest taka, że się nie zbierało jagód i się nie wywoziło, tak jak teraz na bazar można i dużo drożej kosztuje. Ale Dusiutka Turyna, świętej pamięci, tam w Mikołajewie, on miał skup, na skupie się oddawało, tylko zostawiali tyle, co na pierogi. A mama brała nas wszystkich, całą trójkę, jeżeliśmy szli zbierać, to nie było, że czy to chłopiec, czy to dziewczyna, tylko się szło i się zbierało jagody. Tyle zostawiali, co na pierogi. Oczywiście. No właśnie, i tu się pojawia ten motyw, bo te pierogi to nie są przypadkowe, pieroga. Tylko te pierogi to jest cała historia życia i tradycja rodzinna. To znaczy wyszło z pierogami tak trochę inaczej, bo ja to robiłam w rodzinie, dzieciom. Jak mama działkę opisała, to myśmy się to działkę uprawialiśmy. W ogóle w tej chwili to tutaj, to jest Wigry, te pole namiotowe, to parking. Miał parking tutaj, ten kawałek, to ja miałam 2 tony cebuli. Bo co się opłacało? Cebulę się wykupywało, się wybierało 14 sierpnia, a 15 był parking na samochody. Trzeba się było sprężyć. A więc się obracało. Dodatkowy dochód był, no, druga sprawa, mieliśmy gdzie warzywa bardziej sprzedawać, bo już jak powstał ośrodek Wigra, no to do Wigierna wolała pani kierownik moje warzywa, bo wiedziała co jest i jak jest. Druga sprawa, mieli kierowcę takiego, on zmarł teraz, Dzisiek Nowosadko, on jakim w Wigrach zabrakło warzyw w niedzielę, bo było nieraz tak, to on jechał, nawyrywał, zawiózł do kół na kuchnię, tylko przyszedł na jutro, jak zajechaliśmy, tłumaczy, tyle wziąłem, tyle koperku, tyle sałaty, tyle czegoś tam jeszcze i w Wigrach idź po pieniądze. Ale jeszcze cofnijmy się do czasów, kiedy pani chodziła do szkoły. Aha, do starego łódkę. Do starego folwarku. Tak. Jak się tu. Pani... Pierwsza tu, szkoła tutaj. Moja była, tak. Jak właśnie pani codziennie, jak wyglądała ta droga do szkoły i ze szkoły? To znaczy, matka z nami nie chodziła. W jaki sposób pani się tu pierwszy dzień może przyszła, przyprowadziła na 1 września, a potem najwyżej łódko przepływaliśmy. Mama przewoziła i się umawialiśmy, to wtedy jechaliśmy całą wioską. Ile tam nas było, bo było i u Korsaków, i Zdzisiek Nowosadko, i u nas, także że nie tego. A potem sama łódko pływałam już jak... Trochę starsza. Tak, łódkę zakluczałam w tym, aż statkiem wystraszyli mnie. To się bałam, bo znajomi tam z Augustowa, więc z mamą się znali, czy nawet Kurczycy ktoś tam pływał. I któregoś razu ja płynęłam, rwał prosto statkiem na mnie, a ja sama, znaczy nie sama, z koleżankami jeszcze tam byłam, bo chyba Bogusia Korsaków była i Marysia i Krystyna nasza, siostra świętej pamięci. W końcu zaczęłam wrzeszczeć, bo nie wiedziałam co robić, bo było uczone tak, że jeżeli wiatr jest, to łódki nie można ustawić, jak taką fala idzie, żeby fala waliła. Tylko żeby przecinała falę. Ustawiałam i w końcu nie wiedziałam, co mam robić, bo ten rwał, ale już jak zaczęłam wiszczeć, to trochę się uspokoił, bo zmniejszył falę. Nie. I już potem zostało, że jak ja wypływam na jezioro, to pod strachem i słucham tylko, czy statek nie wypływa, bo jak wypływał gdzieś tam, wypłynęłam z PTT-ku tutaj, bo to była najczęstsza droga z PTT-ku do nas, to jeżeli był Wigrak statek, to ja zajeżdżałam na Wyspę Miłości, przeczekałam, dokąd on przepłynął swoje strony i wtedy wracałam, nie tak. Druga sprawa,
I zimowo poro było. Właśnie dlatego mówię, że tata lubił ryby, ja lubiłam ryby łapać. Może nie tyle łapać, co zajść na niewód i po niewodzie pochodzić trochę, pomóc pociągać im te siatki, nie siatki. Może ja wyjaśnię, bo może nie wszyscy wiedzą, co to jest niewód. Wszyscy wiedzą, co to jest niewód? Wiemy. Wiecie, dobra. Co? Zapytałem się, czy wszyscy wiedzą, co to jest niewód. A, no. Ale wiedzą. To znaczy, a w domu mnie to wiedzieli, że jak idę ze szkoły i niewód jest na zadworzu, to już ja prędko nie wrócę. Bo jak wyciągali prędko, no to prędko było, bo to tam nie tak. A jak mnie był taki dyrektor, którego tam wszyscy się bali, poganiał. Od niewodu, od ryby i tak. A mnie to nigdy nie pogajał, tylko jak wyciągnęli, bo ja byłam do końca, aż wyciągnęli ryby, a ryby było o dużo więcej niż teraz ciągle. Bo teraz to już jest naprawdę masakra. Pewnie te kochane na wyspie miłości, tak? Nie tego? Ale wtedy to było, że normalnie jak te sanie są takie drewniane, to jednego, jeden raz taki był bardzo dobry, bo 7 takich sani leszcza takiego mieli. To trzeba w tej chwili to trudno przemyśleć, że tyle ryby było. A niech mi pani powie o klasztorze, bo jak była pani młodą dziewczyną, to też troszeczkę tam sobie dorabialiście, tak, oprowadzając turystów, tak? Oprowadzaliśmy turystów, ale to już później jak turyści zaczęli przyjeżdżać. Czyli to były lata 70., jakieś połowa lat 70. Tak, gdzieś tam. Coś w tym, tam może po 15 lat mieliśmy, to tam każdy gdzieś tam się pokręcił trochę i coś tam. I oczywiście, no i pieniądze matce były, to nie było sobie, galamatki były do życia, no bo jak tata zmarł, miał 38 lat i mama z naszą trójką została, także trudno było. Mamie samej też tam, chociaż zaraz przyjęli, bo budową Wigrach zajmowała się konserwacja zabytków w Białymstoku. To był Białystok prowadził. No to zaraz jak dowiedzieli się, że tata zmarł, to mamę tam zatrudnili do gotowania kawy. Chociaż trochę, żeby nie tego, a tak to mówię. A potem zaraz. Jak powstało w Wigrach kuchnia, tam zaczęli, bo może nie było miejsc czasowiskowych, ale to w namiotach mieszkali. Bardzo dużo właśnie na tej wyspie mieszkało pod namiotami ludzi, ale trzeba było gdzieś zjeść. No to sklepu nie było. Potem już później to w Wigrach u Korsakowskiej były sklepa, a tak to stary chłopak wszystko, bo nawet w Ryżówce nie było. No dobrze, to na razie przerwiemy wątek pani tak. Teresy i pociągniemy jeszcze troszkę wątek pana Stanisława, no bo przyszedł taki moment zaślubin i przeniesienia się już definitywnego do Leszczewa. I z tego, co wyczytałem, to tak wynika, że jak znalazł pan bardzo dobrą relację ze swoim teściem, że był pan tam bardzo pomocny, bo zdaje się, że dom był zdominowany przez kobiety i jak przyszedł tam mocny facet, to się tam bardzo przydał, tak? Niech pan coś o tym opowie. Jeszcze trochę wrócę jeszcze do czasów narzeczeństwa, moment. Tak. Dobra. Na tym do tego. Później, gdy zaczęła zbliżać się jesień, ja tak myślę i tak, bo byśmy przychodzili do kościoła pieszo, bo teściu nieraz stróżował, to nie mógł w niedzielę, no to my pieszo i później żeśmy, ale ja tak zapytałem, a jak ja ci przyniosę zaręczynowy pierścionek, to nie odrzucisz? Kiwa głową, że nie. I dla mnie był problem. Bo wtedy to był naprawdę problem, bo to był stan wojenny. Jakieś obrączkę kupić, czy do ślubu. To trzeba było, żeby do jubilera, do złotnika, to jeszcze zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego. Dopiero wtedy sprzedali, bo to nie było nagle tego. Ale nawet mnie na to złoto obrączkę to nie było stać. Ale miałem dylemat,
jaki numer. No, no jak, bo chciałem zrobić jej niespodziankę. I ona kiedyś tam swoje skarby zaczęła pokazywać i tam miała od ciotki pierścionek, takie odpustowe i ja tak tego... Ciach, patrzę, pasuje na mój mały palec. A już to jest wiem rozmiar. Później byliśmy w Augustowie z siostrą też tam na rynku i tak trafiło, ona mi pomogła tego. I taki srebrny pierścioneczek z czerwonym oczkiem. Zrobiłem tekturowe serduszko, poprawiłem ten pierścionek i jej przywiozłem. I wtedy teściowa zobaczyła, no i tego, żeśmy zaczęli rozmawiać z teściem, z teściową. Bo o, ja mówię, że może się pobierzemy, małżonka mówi, może na wiosnę, ale ja mówię, no to ja będę teraz co niedziela Mars, tu na tych przystankach, tego, no, co ma być, to, to tego, no i żeśmy tak jak zapoznałem w styczniu, od maja zacząłem co niedziela być tu. No i w listopadzie, ostatnia niedziela, niedziela Chrystusa Króla, było nasze wesele. No i od tego czasu zamieszkałem. Miałem domu nie opuszczać, niestety. A tutaj rzeczywiście, teściu był jako jeden mężczyzna. Cztery córki, jedna zmarła, to, bo miał pięć córek, małżonka i jeszcze mama żyła teściowa. I on, jeden mężczyzna, całe kobiety. On jak to on, ale te dziewczyny to miały ciężko. Bo też tam było gospodarstwo, musiały pomagać. Jak moja małżonka nieraz wspomina, musiała chodzić przy koniu z ojcem i tego drzewa urąbać. Teścio nie miał czasu. On wtedy pracował na dyżurach tam jako dozorca, ale w dzień polu i miał zawsze robotę. To oni jak ugotować, nie było drzewa, to musiała lecieć sama, która tam gotowała, narąbać drzewa i dopiero przywieźć tego. A u nas w domu tam dziewczyna nigdy nie miała siekiery, bo było chłopców, było zawsze drzewo narąbane. Ja aż tu się zdziwiłem. I jak ja już przyszedłem, no to już zawsze mieli drzewo narąbane. A teściu jako jeden mężczyzna, ja jak doszedłem, to był lepszy jak ojciec. Myśmy tak się z nim wspólnie dogadywali razem i on już miał grzej, ja i zawsze, i on mi dużo, dużo ciekawych tych rzeczy opowiedział. To na temat historii, na temat Wigier, to co on tu znał. Nauczył mnie właśnie gospodarzenia tutaj, no i polubiłem tę pracę rolnika. I nieraz, żeśmy jeszcze nie było dzieci, to lubiliśmy chodzić, spacerować, czy jeszcze parku nie było, to żeśmy jednej niedzieli po kościele od huty całą kamionkę żeśmy przeszli nad kamionką, aż tutaj do jeziora. Bo lubiliśmy się, no nie było ni telewizji, niczego i tego, no to żeśmy chodzili zwiedzać tego. No i później zaczęły się dzieci sypać, to też tego, ale też do kościoła wyjeżdżało się parę koni, furmanka, trzy ławki, w pół do ósmej wyjazd ze Szczewa, jedziemy do kościoła i wszystkich zbieramy po drodze, kto szedł piechotą, młodzi, starzy. I zawsze się przyjeżdżało, tu jeszcze po stodoło, tu pani Zosia mieszkała w Bogdanowie, się stawiło konie. Tak jak na wesele, fura pełna, wesoło i młodzi, starsi i się pogadało i się pośpiewało i tego. I później znów z powrotem też. Żeśmy tak, ci co zjechali z nami, później oni z nami wracali. A znowu w zimę już zapadało i tylko żeśmy czekali, aż jezioro zamarznie. A żeby przejść po lodzie, to pierwszy pan Wiktor, jak przeszedł po lodzie do starego folwarku, to już wiadomo, że bezpiecznie można było... Winnikaitis, tak? Wiktor Winnikaitis. Tak. Dopiero on pierwszy przeszedł, już on wiedział, że ślub jest dobry i wtedy... I wtedy już nie końmi, ale to nie tylko my, i tu z Leszczewka i tego, pieszo przez jezioro. To do kościoła, to tak jak te mrówki nieraz do gniazda, tak tu druski powedeptywane i sobie wokoło i tak sobie.
Tuś chłopowizny, to z Leszczewka od nas i ludzie z Nureckiem. Płynie tak samo jak po kościele. Też. Tak, jak tego jakby z góry ktoś teraz to dronem by zobaczył. Jak to fajnie, ciekawie. Takie były podróże. A zimy, to teraz nie takie zimy, jak kiedyś wiem, że później jakieś dzieci nasze zaczęły do szkoły chodzić, to się koniem woziło, bo kupiliśmy traktor, no bo ja miałem prawko, to już było lżej i tylko jeden koń został. To jak się wiozło dzieci do szkoły, to trzeba było szuflę z sobą. Konia trzeba było odkopać i w zaspę. Takie były śniegi, że to... I tak, że to się nieraz przyjechało saniami, wracasz, śladu nie ma, już zawiało. I to się taka góra najeżdżała na drodze. I tak było, że nasz dziadek zachorował i trzeba było go do domu przywieźć. Tydzień czasu po szpitalu był u szwagierki w Suławkach, a ja wtedy do wójta, nie wiem, czy to był wójt, czy przewodniczący Rady Narodowej, i mówię, proszę, żeby nam tu, poprosiłem, żeby nam tu drogę rozsunęli, bo nijak dziadka nie mam przywieźć. Przysłali. Rzeczywiście dobry sprzęt przysłali. To ten półdziernikowy, no to jest dobry. Ale jak on jechał i tutaj koło Maciejewskich na tych naszych górach, jak on tam jechał i on nie dał rady. Ledwie sam się wycofał. Dopiero jak przyszła wiosna, dopiero wiosna poradziła z tą zimą. Takie były zimy, takie śnieżne i tego. Kuligi tutaj zaczęli robić, później coraz więcej ludzi. Ja kilka razy jeździłem w tych kuligi, też tu ładnie było z miasta. No tak, że wesoło było. Pamiętam też jakoś tu spod Sieji, jeszcze parku nie było. Się jechał przez Leszczewek i tam jakoś mieli miejsce, jakoś tam na Podsobolewo, tam gdzieś jechać, tam ognisko i tego. I później ja wracałem, zima piękna, księżyc świeci, parę koni, sobie lecę, dzwoneczki dzwonią, tu już na swojej drodze, śnieg skrzypie, ale piękna noc. Pamiętam o takie, że tego. Księżyc świeci, koniczki lecą, dzyn, i ja tutaj skrzypię, takie te grozy, takie. No nie ma teraz takiej. No niestety tak nie ma, to klimat się zmienia. Mam pytanie do pani Teresy, bo mąż pani jest z Rymienkimia, tak? Jak się poznaliście? Jak się poznaliście z mężem? To on mówi, że krótko się znał ze swoją. My to może i faktycznie krótko. 3 miesiące z zapowiedziami. Ekspres. No tak wyszło, no niestety. Zobaczyliśmy się któregoś razu, pierwszy raz z choinki wracaliśmy ze starego folwarku ze szkoły. I potem jakiś czas, no to choinka to w grudniu. I jakoś tak się odsunęło, już nie było takiego kontaktu, dopiero na Dzień Kobiet. Na Dzień Kobiet szedł z kościoła, żeśmy się zatrzymali. Wiadomo, jak to z kościoła, to się szło tak, jak ty mówisz, gromadą. Nas może tyle nie było w igrach, ale to i Rymienkin szedł, i Mikołajewo, młodzież szła z tego. I potem 7 czerwca ślub. Nie, tak, 7. 7 ślub. Bo u nas w czerwcu akurat jednego syna też 5 czerwca, a nasze 7 czerwca. Także, no i 50 na nosie już. No, w przyszłym roku. No. Złoty godzin. A potem był syn Jan, tak? Pierwszy? No, tam się. Tamten obecny, tak? Którego podobno pani woziła motocyklem do szkoły, tak? Tak. Była pani dzielną motocyklistką. Tak, do starego folwarku, bo on chodził tutaj do tej szkoły. Zaczął do zerówki. To ja w czerwcu zrobiłam prawo jazdy i woziłam go do szkoły. Ale gdzie szkoła była w Pasieku? Co? Tak, do zerówki tutaj. Tutaj co muzeum? Ale to... Nie. Do tamtego. PTT-ku? Nie, no do tej centrali. 1000 lat, bo to na 1000 lat. Ja tu chodziłam.
a potem ja chodziłam już i do tamtej, a potem Janek do tamtej chodził. I Janek chodzi od września do grudnia, i już od grudnia przeszliśmy do Słupa. I miała pani też taki epizod, że zajmowała się pani krawiectwem, tak? Tak, tak, bo ja mam zrobioną, u Krawcowej się uczyłam i mam czeladnika zrobionego, bo to trzeba było mieć zawodową szkołę i potem zdawać egzamin czeladniczy, to ja mam to. No i pracowałam przeważnie na chałupnictwie. No i dzieciaka można było dopilnować, ale trzeba było czymś przywieźć. Ja więc motorem woziłam. No pewnie teraz za to i kula jest. Bo się jeździły i motorem, i rowerem, i czym się tylko dało, i się pracowało ciężko i nie tego. Nie zapomnę jeszcze, najbardziej mi się tak pamięta, choinki w oknach się świeciły, a jechałam motorem wiodą pracę. To było, no, po prostu szycie, bo się szyło. Bo pracowałam w Liżance, albo koło starego szpitala była taka, tam dawali chałupnictwo. No to, to były koszule, pościel, obrębianie ścierek, to tak człowiek nawet nie chciał, bo to było niedrogie, a tego było multum, dużo, bardzo dużo tego trzeba było przewlec, przepracować, żeby nie tak. Z tym, że w ogóle przepracowałam 29 lat, mam przepracowany i czwórkę dzieci i najniższą emeryturę. Także czasami jestem, bo można było nie pracować, tak, przy czwórce dzieci i tak samo mają po takie same emeryturę. Ale też miała pani taki epizod, pracowała pani w PTT-ku, tak? Też. A to pracowałam jeszcze w Zigrach w ośrodku. Jeszcze jego nie było. Potem byłam w ciąży z nim w PTT-ku w ośrodku. Aż uciekłam, bo chcieli zrobić mi szefowo. Kuchni? Co? No, zabójstwa. Była pani ta cała kierowniczka. I był Fawek Dzieniesiewicz szefem tam i mi się nie podobało, bo tam ponakręcali jak tylko mogli, nie tego widziałam, a potem Fawkę chcieli zlikwidować, a mnie, to ja wtedy na własne żądanie momentalnie się zwolniłam i gwizdy. To w PTT-ku pracowałam tylko 3 miesiące. Aha, to był taki krótki. To tak było krótko. Mm-hmm. I to w okresie zimy, to miałam bliżej do chodzenia, bo to przez jeziora można było. A potem to chałupnictwo chałupnictwem i pracowałam na chałupnictwie, ale w Liżance. To jest, bo chałupniki robią bez dziurek, bez guzików, bez tego, a my tam wykończaliśmy. No to na wykończeniu najczęściej zostałam na pracowaniu. To już, bo tam każdy miał, były inne prace, oczywiście się robiło prawie wszystko, tylko że to prasowanie należało do mnie tak ogólnie. No i potem, a jeszcze chałupnictwo, to już się przyniosło do Suwok, to już chałupnictwo miało. Potem jak mama opisała, no to dzieci małe były, już nie było możliwości, bo jeszcze akurat mam policjanta, który ściągnął żelazko na gębę sobie. Już wtedy odwaliłam roboty szybkie. Bo był tak kręcony, że ściągnął, tak postawił sobie do guzi przelotką. A miesięcy. Ile miał? Roku nie. Roku i 10 miesięcy. Bo miał 10 miesięcy do tego chodzić. A jego było pełno wszędzie, gdzie można było, nie tak, no to wtedy już zrezygnowałam. Wtedy działka przyszła już, dzieci się ładowało w samochód, się jechało na działkę na bimy. No dobrze, to teraz przejdźmy, trochę skoczmy do przodu, bo czas płynie, a przyszedł rok 1989. Rok wielu ważnych wydarzeń, bo po pierwsze wizyta papieża, po drugie przemiany ustrojowe, zmiana ustroju w naszym państwie, po trzecie utworzenie Wicielskiego Parku Narodowego. No to wtedy, to za dawniejszych czasów, to pewnie by nie było tego mego zakładu z pierogami. Tak, ale dopiero mów jeszcze wrzucimy, teraz do pana Stanisława.
O wizycie Jana Pawła II powiedziano bardzo wiele i też często pan o tym opowiadał. I chyba dzisiaj nie o to nam chodzi, żeby szczegółowo opowiedzieć, jak to było. To było bardzo ważne wydarzenie. Ale ja tu bym bardziej się skupił na was, na waszej rodzinie i zapytał, jaki wpływ miało na wasze życie? Czy to w ogóle miało wpływ na wasze życie? To, jak żyliście przed i potem, jak żyliście po? Jak to na was po prostu oddziaływało? Ja mogę troszeczkę, zaraz wrócę do pytania, ale jeszcze coś powiedzieć, bo to nie wszyscy może wiedzą. Później, po tej wizycie, już tak jakoś może rok czy dwa, starsi mieszkańcy Leszczewa zaczęli przypominać, szczególnie pan Muchowski i pani Albosztowa, że po wojnie tutaj taki Wasilewski dziadek mieszkał tam nad Pierwtaniami, też w Leszczewie. I on, już staruszek był, powiedział, że u Milewskich w Leszczewie będzie papież. Tam takie było dwóch chłopaków, zaczęli się śmiać, o, dziadkowi coś na głowie padło. Ja dokładnie tego nie przyjmuję, ale ci ludzie, Muchowski mi twardo, bo przypomnieli ten fakt. I gdy rzeczywiście zdarzyła się ta wizyta, a ci chłopcy już wiadomo, w Polskę, jeden gdzieś na Śląskie, drugi tego, zaczęła telewizja podawać ten fakt i oni im wtedy, to ten dziadek przepowiedział. I jak to było, ile to było, ile czasu wstecz przed wizytą papieża, kiedy on to powiedział? To były czasy komunistyczne. Czyli to wiele lat wcześniej, tak? Tak, to już do tego. Bo tutaj wokół, tutaj takie dwie przepowiednie na temat wigier wśród ludzi, teraz może tak nie idzie, dwie przepowiednie. Jedna, ta radosna się sprawdziła, że będzie papież na wigrach, jeszcze nikt nie tego, a była, przypomina? Ty nie? Tak, że na wigrach będzie papież. To jeszcze kardynała Wojtyły nie było, jeszcze nikt nie, a wchodziła. Pierwsza, ta się sprawdziła, a druga trochę taka tragiczna, nie tego, że wigry mają się rozpaść. Się zapaść, jak będzie dużo ludzi że niby, na terenie kościoła. Ale tu powstał Wigierski Park Narodowy. To nie można tego tak dosłownie brać, ale przecież pamiętamy tu niektórzy, co było to takie te trzęsienie ziemi, że jest Suwalszczyznę trochę zajęło. Pamiętacie? Tak. No to jednak, a sklepienie na klasztorze się pękło. I co, dużo trzeba? Jeszcze troszeczkę, dwa stopnie więcej trzęsienia i gdyby tego. A druga sprawa, on stoi na piwnicach, tak? No, tak, które teraz odkopujemy, tak? No. Znaczy nie my. A druga sprawa, lepiej niech ta druga wersja się nie sprawdza, to nie konkretnie, że to z ludźmi czy tego, ale to nie będzie trzeba ludzi, tylko beton będzie i obciążeniem będzie. Także a teraz o swoim życiu, no? Jak to? Teraz już wrócić do właśnie. No. Po prostu ta wizyta nas umocniła, nauczyła nas ufać ufności, bo nieraz bywało, nieraz małżonka dobrze powiedziała, mówi, człowiek szedł, orał, tyrał, bo musiał, bo tak trzeba było, nie miał zapału, no to człowiek tu postawiony i żyje. A po tej wizycie nas ugruntował to swoją obecnością, czyli jesteśmy na właściwym miejscu i tu jest nasz cel. Tutaj żyć, tu pracować, po prostu uświęcić nasze życie. I po prostu nauczyć nas ufać, bo nieraz patrzymy tak z obserwacji, z doświadczenia, ale suchy rok, będzie głód, nic tego. Pamiętam jednego roku, taka była susza, i myśmy posadzili ziemniaki, żaden deszcz nie popadł na nich. Czasem tam gdzieś pokropiło, ale żeby nie przemoczyć. Nikt nie kopał. I tam nie zaglądał, że nie będzie. Nacina nieduża. Nic nie będzie. No ale trzeba iść wykopać. Zresztą już kopaczkę mieliśmy tego, się zajechało. A ziemniaki
jak kułaki. Co prawda nie były tlenne, ale urosły. Bo nasza ziemia ciężka taka. Ona tutaj się zasklepiła, a tam miała jeszcze w tej Wilgoli. I nieraz mówi, ale leje i tego nic nie będzie. Przecież nie macie co, pogoda błysła, się zebrało. Po co człowiek ma na zapas tak się martwi? Trzeba ufać. Też było. Przyjedziemy z kościoła w niedzielę, tu zboże stoi, snopka tego. Idzie chmura. Dzieci już spore, już też pomagali nam tego. Prędzej za tego fura idzie, idzie chmura, drzwi, najczęściej to dźwigiel właśnie. Tutaj widać z daleka i nie błyska. Wjedziemy, co się da, coś się złapie. Przysła chmura, popadało trochę, się rozwiało. Na jutro słoneczko. Po co tak? Niedziela zmarnowana, człowiek się upracował. I od tej pory niedziela jest niedziela. Pada? Nie pada. Przyjdzie dzień, pogoda. A jak zgnije, pola Boże. Niedziela, cały tydzień człowiek zapędzony za tego i w tę niedzielę jeszcze. A jak zgnije. I zazwyczaj się zebrało i tego. Człowiek zaczął się uczyć swoich nabłędów i ufać. I ja powiem dzięki Bogu. Dzieciaki dorosły, porosły. No właśnie, a teraz jednak muszę jeszcze zadać jedno pytanie, bo dzisiejsze spotkanie to jest jedno z wydarzeń na okoliczność 35-lecia parku, który powstał też w 1989 roku. I takie pytanie, czy w ogóle wy zauważyliście ten fakt, że powstał Park Narodowy? Czy to w jakikolwiek sposób zostało przez was zauważone i czy w jakikolwiek sposób odczuliście ten fakt? To znaczy, my byliśmy w Sławkach, to tak się nie odczuwa tutaj. Mhm. Tylko tyle, że łódką nie można pływać, czy tam kajakiem, są ograniczone daty. To tak. Nie tego, a tak, no wiadomo, no wrzeszczo tam 1,5 metra od jeziora, z tym, że można było dojść do tam i tego, ale tak, no to... Czyli ograniczenie. Nie tego. No a pan Stanisław, jak pan to teraz z perspektywy 35 lat, pan to postrzega? By się nie obrać, bo tą porówkę. Ile mam czasu? No tak, no. W razie co to? W razie czego będziemy przerywać? Ja, bo wiadomo, lubiłem czytać, ciekawy, już dochodziły sygnały po powstaniu, o zrobieniu, utworzeniu Niewielskiego Parku Narodowego. Już tam uczone głowy, już tam na tym pracowały, to mnie do mnie docierało. Już tu coraz częściej tego, no, przyznam szczerze, że ja byłem wrogiem parku, bo to się liczyło. Człowiek nie wiedział, co to jest. Tyle, co słyszał, że to będą ograniczenia, jakieś te przepisy, coś tu tego, będą nas tu dusić, ograniczenia i tego. Byłem wrogiem parku, ale nie tam, że takim, że walecznym tamtym, tylko że po prostu nie byłem za tym. Bo tu wiadomo, tu lasy pracują, tu ja przecież teraz drzewo, jeszcze 7 lat byłem przed tym parkiem, tu żeśmy drzewo można było, z dziadkiem żeśmy ręce nopiło jeszcze, wycinali drzewo nad kamionko, za kamionko się przenosiło przez rzeczkę i tego, normalna gospodarka była, no myśli, teraz tu park to wszystko, no będzie, no naprawdę będzie trudno go. Ale później, bo tam te budynki stały, to GS miał być tam jakoś gastronomiczno-hotelowy obiekt. Mówimy o dyrekcji parku teraz. Ale tam stały te budynki, stały. Ale później no i zaczęło się kalkulować ten park, że już to będzie siedziba parku. Tak się złożyło, że tam potrzebowali palaca, tak jakoś pod wiosnę, bo już tam zaczęli budować, a ja już zrobiłem uprawnienia na palaca i mnie, nie wiem, ktoś tam mnie podsunął ten pomysł.
Także jeszcze tam budowali, już wykańczali, ale trzeba było, kotłownia już była zrobiona i trzeba było no, już to podgrzewać, żeby dynki obsuszać. I ja się zgłosiłem, że jeszcze 2 miesiące paliłem. Jako palacz tam już zatrudniony byłem, a tu budowali, chodziłem po tych obiektach tego, no już teraz pozapominałem po tych pokojach tamtego. Ale kto to widziałem, jak to się tworzy, jak się budowlance to tam kończą, robią. Przyszedł maj, gdy już stało ciepło, już nie trzeba było wtedy. Tak. No, ale później, gdy już nastał ten park, myśmy zaczęli się oswajać. Nie było tak strasznie, bo wiadomo, pracownicy parku też na początku nie wiedzieli, co z tym ja zrobić, jakoś pomału to tak tego. I myśmy wspólnie zaczęli się wżywać, pracownicy i tego. I to nie jest coś tastego, to nie jest, że to jak to wilk czy coś, że to nikt tu nie za nikogo, nikt tu tego, że tu spotkałem życzliwych ludzi, że tego pracowników. Pamiętam jeszcze pan dyrektor, też pamiętam i też to był dobry pomysł, jak u nas za stodoło, to było przedwiośnie chyba, nie? Tak, bo śnieg jeszcze był. Dziki wyszły i ryby i pan tego, a ja no dziki to bym łupił pod rząd tego, bo to wiadomo nam ryby i tego. I mówię, niech pan strzela tu u nas od stodoły, ale to trochę za daleko było i podszedłem tego. I mądre słowa mi powiedział. Ja później sam się zastanowiłem, trzeba jej zwierzynie dać szansę. No i poszedł tam chyba ustrzelił tego, no tak, że nie można być tego, no ale ja później zacząłem i po prostu tych mieszkańców nas tu trzeba edukować. Trzeba uczyć. Ja wiem, dobrze, że ja dostawałem, to był chyba miesięcznik wtedy, tak? Wigry. Kwartalnik, to zawsze był kwartalnik. Zawsze. Był kwartalnik? Tak, tak. To może tego. To mi leśniczy, bo najpierw tak leśniczy rozwiózł, tak zachęcił, później dla mnie przywoził też zawsze. Ja czytałem i pewnego razu małżonka i ja właśnie dzięki temu czytałem, że trochę coś się dzieje, że ja, człowiek jak żyje nie docenia tego, co ma. No, nie wie, co tu ma do tego. I wtedy tam małżonka raz mówi, ty zobacz, jakiś facet przywiózł furę kamieni i pod lasem wziął wywalu. To już nie miał gdzie kamieni wywalać. Ale ja jakoś tak patrzę, tam przechodziłem, te kamienie, ułożona kubka. No to żeby wywalił, to by wywalił. A to była gromadka ułożona. Tak. Później jakoś niedługo dostałem te wigry i tam pisało. Właśnie zostały ułożone te gromadki. Żeby tam mogły jaszczurki. O, bo moje jej, o nie jest moje, jak co tego. I my tak zaczęli pomału się uczyć do tego, że tu jakoś coś ochrona jest i tego. Później zaczęli tutaj tym szlakiem, zielonym szlakiem ludzi przechodzić. Tutaj z początku mniej, teraz to jest coraz więcej, to fajne, że coraz więcej. Ja tak jeszcze na co te dzieciaki, jeszcze takie w miarę młodzież i tak mówię, tyle ludzi idzie. I tu tą dróżką się jedzie i tym zielonym szlakiem jednej niedzieli, chodźcie. Tyle ludzi przechodzi tego, pomimo, że my znamy ten las i tego. Idzie do Krzywego, że ktoś nas tam podwiózł i żeśmy z dzieciakami Krzywego przeszli. Tak to nas zaciekawiło. Tam te pomosty, te wszystko, te czytaliśmy tablice. To nie tylko ja, ale i dzieciaki, wszyscy przeszli te. Zielony szlak to jest do nas, dalej żeśmy nie szli i ich to zaciekawiło. No i to tak jest. Cudze chwalicie swego nie znacie. Tak, ja zacząłem doceniać ten park. Że jednak już z tego wroga, bo człowiek nie wiedział co to jest, a to był nieprzychylny, ale teraz by trzeba było zadać pytanie, co by się stało tu w naszej okolicy, gdyby nie było parku? Właśnie to, żeby tu mieszkańcy, że tak. To właśnie dzięki parkowi
ten mast, ten obręb wigry wokoło zostanie zachowany. Nie tak by teraz by tutaj zadeptali, do jeziora byśmy nie mogli dostępu. Ja wiem, bo ja moje rodzinne strony tam w Macharce, jezioro Serwy, myśmy tam chodzili się kąpać, mieliśmy taką swoją plażę. Może teraz ta wioska ma jakoś tam kawałek plaży, a teraz przejeżdżałem, zabudowane z jednej, z drugiej strony jezioro, nie ma dostępu do jeziora, do wody, żeby ten, to samo byłoby ich tu, żeby nie ten... Przepraszam. Tak, no. Zaraz tak, żeby to dobudowali to... budynki, nie wiadomo co. Dobrze, że są te ograniczenia, że jakiś styl ma być do naszego tego, bo tak to by tu pobudowali cudaków, nie cudaków, tu człowiek ma różne dobre pomysły i głupie i nie wiadomo co i jak to by było, masakra by była, tak? Możemy sobie wspólnie tu cicho, spokojnie żyć, pracować i da się żyć z parkiem i dobrze, że tego tylko mnie boli. O, a jeszcze też taki moment, powiem trochę też tego. Jeszcze wtedy można było kupić drzewo na opał i samemu wyrobić. I raz leśniczego naszego Koncewicza, no chcę drzewo wyrobić, bo powiedział mi u nas tam za górą, mówię, o tam opał jest Stanisławie i tam zrobi. No i leśniczego zrobili, tego opał jak z chłopcami, no i mówimy, panie leśniczy, że przyszedł, to dobra, no przyszedł. I on potem mówi, panie Stanisławie, co pan tu narobił? Ja mówię, panie leśniczy, wszystko w porządku. Wszystkie suche drzewa wyciął. Mówi, że żadnego serowego, zdrowego nie ruszyłem. Ale później ja pojąłem, to nie na tym polega. Później leśniczy, musi trochę zostać i suchego. Człowiek się nauczył, ale to mówi, panie leśniczy, ja w porządku, wszystkie suche wyciął. Mówię tak. A raz to umie stoi, ale jednak to trzeba umieć żyć i tak. Tak, ale żeby docenić piękno tego terenu, żeby jakby zrozumieć i docenić też potrzebę istnienia parku, to trzeba najpierw dostrzec piękno tej okolicy. I a ja się cieszę, z tego, co pan, co pan mówi właśnie, o jak się czyta pana wypowiedzi, to z tej wypowiedzi wynika właśnie, że pan mimo swojej ciężkiej pracy, od rana do wieczora, ma czas, żeby się rozejrzeć, żeby spojrzeć i dostrzec właśnie piękno tej okolicy. I to jest właśnie fajne, bo myślę, że w panu też tkwi taka dusza artysty. Co zresztą widać po tym, że próbuje pan jakiejś takiej działalności artystycznej typu jakieś świątki w drewnie albo jakieś obrazki. Także dusza artysty w panu musi tkwić. Ja... Tata podobno, pas krowy i też z drugą kapliczkę, z tyzorykiem zamkniętą. Ja byłem na cóżku w Leszczewie, postawmy się. Tata z drugą, czy spod mojej ręki zacznie co wychodzić, czy nie? I tak wracałem i spróbował. Tego. Mało tego, no bo tu czasu trzeba mieć i natchnienia. Oj, pracowałem jako palacz w czasie zimy w szkole starym folwarku. To nieraz fajnie na nocnym dyżurze. Cicho, piec włóczy ze ścianą, sobie pracuje, zima, mrozek, a wtedy wieczora to sen wali, to z godzinkę się przedrzemał, ale nad ranem radyjko sobie cicho gra, piec włóczy i wtedy sobie. I wtedy to się fajno studiało. A w domu to trudno znaleźć czas, bo to człowiek się napracuje, jak ma chwilę czasu, musiał się zdoła, żeby tak. No, ale teraz muszę oddać głos pani Teresie, bo tak, już omówiliśmy z grubsza lata 60., 70., 80., 90., 90. i mamy początek lat 2000. i następuje istotna zmiana w pani życiu, bo podejmuje pani decyzję, i to jest trochę dzieło przypadku, żeby zająć się tym, z czego pani najbardziej słynie, czyli wytwarzaniem wspaniałych pierogów węgierskich. To znaczy, to wytwarzanie pierogów to też dzięki koleżance. Bo ja robiłam dzieciom. Jak uprawialiśmy grunt, który tam był 30 ary i który zajmował się tylko
warzywnikiem, warzywami. Ona przyszła, ja dzieciom robiłam, tylko że to były pierogi takie pół tych. Bo dziecko poleciało, chapnęło w garści, jak tam pół nie zjadło, rzuciło, to nie taka szkoda, jakby tam to właśnie większy był nie tak. I ona w końcu przyszła i mówię, to weź popróbuj. Usiadło jednego, drugiego zjadło, ale to było tylko i wyłącznie z czarną jagodą, bo to nikt nie znał mnie innych smaków. No to bo to też właśnie o z gorczycy wyciągnięty ten przepis od babci Zosi. No i ona przyszła i mówi, ty weź spróbuj sprzedać. I wiedziałam jak teraz. Bo to nie było tak jak teraz, o tutaj gdzieś na targi się pojechało, na bazarę gdzieś tam, no bo no w tej chwili to może jest mi ciężej jechać gdzieś, ale były czasy, że ja jeździłam i to daleko jeździłam. I dlatego tak człowiek rozkrzyczony ma roz tego. Nie wiedziałam jak małżonek pojechał. Mówi, dobra, trup zakupy, a ja jadę jagód. Nazbierał wiadro jagód, to i dziś mówi, że może źle zrobił, że nazbierał. Bo tymi jagodami to wyszło tak, jak wyszło nie tego. I prawie 10 kilo mąki poszło, a to był pierwszy w ogóle handel mój na ziemię. Ale to 20 lat temu. To nie było ani żadnej przyczepy, ani przygotowań takich. W piwnicy zrobiliśmy, stawiliśmy kuchenkę gazową, bo jeszcze on to mi tłumaczył, postawię pod jabłonkę i pod jabłonką będziesz piec. W tej chwili to ja mogę, ale nie wtedy. Bo ja w tej chwili mogę dla mnie na moje ręce patrzeć, ja mogę przy oczach robić, kleić i nie tego, ale wtedy to wiadomo, jak to pierwszy raz. Wszystko pierwszy raz. No i w końcu mój jeden sprzedawał w bramce Wigry 4, a tu donosili i przylatywali, krzyczeli, mamo, dawaj więcej, bo kolejka stoi. A ja piekłam na patelni, gdzie mieściło się 3 pierogi. I nadała ich prędzej. Jak to wiadomo, to ja teraz mam patelnię taką, gdzie wchodzi 12, to mogę się pomodlić, tak? I to brakuje czasami, a nie mówiąc to. Ale ja nie liczyłam, że pieróg zrobi taką rarytas ludziom w buzi, bo to od dźwięk idzie, od smaku, mi się wydaje. No tak, ale trzeba to umieć zrobić. Po pierwsze musi być receptura. Receptura, rozumiem, jest tajemna. No na razie jest tajemnicą. Tak, ale też dowiedziałem się, że takie są różne niuanse, bo wiem, że są były osoby, które próbowały podrobić te pierogi, ale to się nie bardzo udawało, bo się okazuje się, że oprócz receptury, oprócz oczywiście ręki osoby, która to robi, to jest na przykład ważna mąka. A druga sprawa, mąka. Ja na przykład w zeszłym roku w maju mówiłam, że ja chyba nie doleję, bo ja nie mogłam zamiesić ciasta. Sypało się, normalnie mąka sypała się, nie miała kleju, mimo że wszystko się dodało. Pewnie ta mąka techniczna. Druga sprawa, spróbujcie tych. Są inne, jak były dawniej. A to jest na najlepszej mące, bo nie ma tej kupić, której ja robiłam. No i potem okazało się, że oprócz pierogów to jeszcze były sękacze. To znaczy ja sękacze robiłam dużo wcześniej. Już wcześniej. Z tym było w ciąży, to już robiłam. A potem jeszcze mrowiska. Tak, i mrowiska. A potem jeszcze soczewiaki. Tak? Idą. Kto spróbował, to wie, ale nie mogę sobie robić, bo ze względu na to, że nie można pomieszać, jest za małe pomieszczenie. I Sanepid nie chce pozwolić mi na produkcję. Tam czasami puszczą którąś niedzielę niechcący, albo jak wyjeżdżam jeszcze czasami, bo na dużynki wyjeżdżam. No to
już mam klientów takich na dożynkach, że za mną latają po dożynkach. A potem się posypały nagrody, wyróżnienia. A no to tak, tam o książce widzieliście, opisane jest. Ciężko to wyliczyć, ile tych nagród i wyróżnień było. A tych nagród to tak naprawdę bardzo dużo było. Przyczepa powinna być gumowa, żebym ja mogła wyczerpać wszystkie, to zawieszać poza tego. Z tym, że jako te nagrody to było wszędzie. Nawet mam z Gruczna, a to jest 700 km stąd. Na Mrowisko nie dostałam, bo wysłałam jedną łyżką. Smakowało, ale tego zdjęcia nie można było zrobić. Potem po tych targach to przyjeżdżała wycieczka, który jeden był w jury, a jego mama była przewodnikiem wycieczki. To telefonicznie zamawiali, ja nie pamiętam, chyba 20 wzięli Mrowisk, żeby tam zawieźć i pokazać autobusom, wycieczką, zrobili miejsce nie tego, bo to było dobre, no ale jak się nie ma jak pokazać, no to trudno nie tego. Czyli są nagrody za pierogi, za sękacze, za soczewiaki, czeka jeszcze Mrowisko. Jeszcze Mrowisko. Ale czeka. Słyszałem, że pani się nie poddaje i będzie dalej walczyć. Będę walczyć dalej, bo my mamy z jedną kobietą tak jesteśmy, taka współpraca jak gdyby. Jedna musi dostać, co musi wywalczyć, a druga i tak jedno przed jedną. Tak. I pani Teresa dzisiaj przyniosła pierogi, przyniosła też sękacza. A tutaj sękacza, to też tylko widzę, że kolega Ambrosiewicz zabrał te pierogi, to ja nie wiem, bo one... A jeszcze są. Pewnie są gotowe. Tak, tak, ja tylko nie Nikolas, ale jakiś z organoleptycznej. Ale coś zostało dla nas, Maćku? Nikolas. No dla mnie i dla ciebie o tym. Pierwszego. No i właśnie, i teraz ja już powoli muszę kończyć, bo ta rozmowa trwa już prawie 2 godziny. I teraz tak troszeczkę spójrzmy w przyszłość. Jakie są perspektywy? Czy ktoś przejmie po pani pałeczkę? Czy ile, jak długo jeszcze będziemy te pyszne pierogi jeść? To pewnie na razie zdrowie słyszę, a zdrowie nie za bardzo, to od razu oznaczam, ale ja w ogóle jak ja jestem w igrach i pracuję, to ja żyję. Po prostu nic mi nie dolega, nic mi nie boli, nic nie... Biorę niektórych do pomocy i tylko tyle, że... Ale przeważnie, co chodzi o ciasto, druga sprawa, o wałkowanie. Kogo bym nie wzięła, ten nie potrafi wałkować. Mówi, nie będę wałkować i koniec. Mówi, jak to u ciebie idzie, że ty machisz w jedną stronę wałkę, w drugą i placek wychodzi. Ja mówię, no tak jakoś już tyle lat. Ty ręce same chodzą pewnie. To mi pozostaje życzyć pani zdrowia jak najdłużej, żebyśmy jak najdłużej tak. się tylko cieszyli zdrowie. Tymi jak pierogami. Będzie zdrowie, to będzie wszystko. A pan Stanisław, jakie są perspektywy? Czy są młodzi, którzy przejmą gospodarstwo? Czy będzie ciągłość? Jak to u pana jest teraz? O, ja nie wiem, czy przejmą gospodarstwo. Tak, to jest racja, bo to teraz każdy w swoim... Coś tam, może jak już mnie zabraknie, to może będą musieli tego tam trochę... Ale czekać. Ktoś tam mieszka z wami chyba, nie? No mieszkają, ale jeden kawałek żeśmy odprzedali dla kuzyna, dla szwagierki chłopca, jeden kawałek córka tam zaczęła się budować koło krzyża. I tu zaraz koło domu trochę dalej drugi syn kawałek dostał. No to jednak wszyscy tam osiadają na miejscu. No jednak tego, no jeden syn jest w Niemczech i on nieraz przyjedzie i mówi, tata ma emeryturę, mama ma. No to starcza wam? No starcza. No to po co choroba, ta krowa, po co to tego? Ale później słyszę, mama. A nie ma mleka od naszej krowy? Ja mówię, o wiecie, synko, ty gadasz na co ta krowa? Ale wiesz, jak to mleko smakuje? Pamiętasz dzieciństwo? No, myślę, że no, ktoś tam w końcu pociągnie, no, coś tam cokolwiek, ale...
Tak, na taką skalę to rzeczywiście, bo może kiedyś było 2 konie, 4 krowy, świniaków chyba ze 4, jakoś tam mleko się zdawało, jakoś bardziej było więcej sił i zapału jakoś do roboty. Teraz niby są maszyny, niby, ale popatrzy człowiek na te pola, bo mieszkamy w takim pięknym zakątku, smutne te nasze pola. Kiedyś to tu krowa ryczy, tu krowa ryczy, konie chodzą, tu jak przyjdą same kosy, to tu kopki, tu tego ludzie się krzętają, tu jak żniwa tyle snopków stoi i tego. Krowa jak się urwie, to leci zaraz do sąsiadów tego. O, wspomnę też, chyba rok temu wyprowadziłem krowę na wiosnę. Zazwyczaj to krowa pierwszy raz wychodzi z obory na pole, to lubi trochę pobrykać, poszaleć tak tego. I tak wyprowadziłem, spokojna krowa była, ale jak poczuła wolność, się wyrwała i łańcuch mnie wyrwała, poszła w pole. No gdzie ja jej nie dogonę? Wracam do domu, tu chłopców, żeby tego pomogli złapać. Wychodzę, leci z powrotem. Jedna głowę zaderwa, żadnego bydlaka nie zobaczyła. No nie miała gdzie tego, bo zazwyczaj jak zobaczył, to tego. Zazwyczaj masa się urywała, spadła do sąsiadów, a od sąsiada znowu do nas i tak sobie tego. Zobaczyła nigdzie żadnego wydlaka. Leci z powrotem przyszło. To może to o Mikołajewu, dalej tam więcej jest tych, bo tam jakoś tam lepiej gospodarzą, ale też, ale u nas tyle ładnej ziemi było, gdzieś tylko kawałeczek, czyli tego za siebie, a patrzysz tylko trawy i tego. Ale ja panu jednak życzę, żeby ktoś przejął pałeczkę, a żeby pan troszeczkę znalazł więcej czasu na przykład na tą swoją działalność artystyczną, może byłoby fajnie, nie? Tak trochę zwolnić. No ja myślałem jednego roku też tam u nas, no właśnie sparkowe pole i zyto tam mieli pisane. I tak tego tam, nie wiem, zagadałem. Pan Bielawski jeszcze był chyba, czy mówił, ja by tam, bo mam wiązałkę, mam te maszyny. Po tej książce ma że, tego, że mówię, ja bym tak trochę zajechał ze 2 razy i mówił, ukosił zboża tego żyta i tak ustawił 10, żeby choć zdjęcie zrobić. Ale no tak jak chciałem i tego, no ale mówię do chłopców, ale ten nie ma czasu, ten nie ma czasu, no i nie jest lemo i to. Ale umrzeć będzie. Ale nie ma czasu, nie ma. Tyle co mam zdjęcia, jak żeśmy pracowali, te 10 stoły. A tak już ten krajobraz, tylko teraz kostki, bele leżą. I ja się wtrącę. A człowiek jak pan robił wystawę, jak robiliśmy wystawę, i pana poprosiłem o snopek, to pan osobiście ściął kosą, ten snopek tam związał i pana snopek stał na wystawie z dobry, a nie wiem, z 2 lata pewnie. Czasami widzę, rzadko tam jadę, tam w Łódzie jest jakiś gościu, sieje żyto, ale chyba on wcześniej kosi, bo chyba słomę na te dachy tam. Jakiś mały umowa czy tego. To tam czasami jadę specjalnie, żeby popatrzeć na te snopki, na te 10, na te. No już teraz tego nie ma. Ale ja jeszcze w domu mam teraz, ja sam doceniam te wszystkie stare rzeczy. Jeszcze u nas stoi syrokomłotka, kopaczka komna. Jeszcze stoi, jeszcze. A wiecie co to jest? Beźnia? Kto? Beźnia. Takie urządzenie do jeszcze, odważania. Jeszcze ten znalazłem na świeronku. O, żeśmy remont robili, znalazłem te żelazka jedne, co dałem do muzeum, jedne mam. To dobrze, że tam były 2, te miałem się podzielić. No, jeszcze stoi, ja nazywam jako taka burkawka, do młócenia już na wał też. Same cepy, mała, ale ona tylko muciła. Też jeszcze stoi. To może zrobicie sobie taką własną wystawę, małą tych sprzętów? Ja widzę, że może kiedyś któryś zechce, tu młody gospodarz może coś tam, no. Może to zrobić. Jeszcze kierat leży pod szopką. Rolnicy posprzedawali na złom, a
u mnie leży jeszcze tego, można go uruchomić, zrobić i tego robić. I tyle lat. Dam fasoli w stodole mucarne, jeszcze za teściu kupił za dolary, stoi. Jak kupili, stawili i stoi w takim samym miejscu. Ja czasami używam po kombajnie czyste zboże, to dobrze, bo to puszczę i ona sortuje, to też czasami uruchamiać, uruchamiam. Jakie wszystkie starocie, jakieś tego, to trzymam, bo tam chowam. Nieraz młodzi by chcieli to wyrzucić na co, mówi, nie, zobaczycie, za parę lat wy z sentymentem będziecie wspominać i patrzeć, czy tak. Dziadek jeszcze mi, szkoda, że mi nie pokazał, zrobił tak zwaną to kręcenicę do koni, taka giętka, taka pleciona. Teraz stoi jeszcze. Ale do muzeum nie oddam. Ja w każdym razie już muszę kończyć naszą ciekawą rozmowę. Życzę wam przede wszystkim zdrowia jak najdłużej. To tylko. Żeby jak najdłużej się chciało i robić te pierogi i pracować w gospodarstwie. I teraz może oddam państwu głos, może ktoś miałby coś. Chciał się o coś zapytać naszych gości. Ja bym się zapytała o ten przepis na to ciasto do pierogów, no ale już wiem, że już się nie dowiem. Pani Tereso, ja mam pytanie do pani i do panu, do pana Stanisława również. Pani tak cudownie opowiadała o tych rybach w Wigrach, że jeszcze 50 lat temu to było ich mnóstwo, gdy pani była taką małą dziewczynką i tak dalej. Tak. Teraz tych ryb jest mało, a chciałam... Znaczy ja bym polemizował. Ja z Parkiem nie rozmawiam. Rozmawiam nie obowiązek, ale też mam potwierdzenie w faktach. Dobrze, ale sama pani Teresa powiedziała, że było tak mnóstwo, teraz nie no ma. Bo teraz widzę, przyjeżdżają do nas na kładkę czasami z wędką i tłumaczy, że on mnie złapał, bo ja nie mam kiedy już tak to kiepscy wędkarze są. Aha, dobrze, może to się tak, przyjmijmy to. Dawniej na koński włos i ryba brała, teraz mają te sprzęty, te żyłki plastikowe. I oni się boją. To się nie udaje. Jarku, nie pozwoliłeś dokończyć mi pytania. Przepraszam. Panie Stanisławie i pani Tereso, a jak ze zwierzętami? Ja bardzo często chodzę, jeżdżę, mało zwierząt widzę. Jak to było w czasach, kiedy państwo, na przykład nie widzę zajęców, w ogóle nie ma zająców, nie wiem co się stało, jak to było, a jako dziecko na Mazurach się wychowałam i też chodziłam, na Mazurach było mnóstwo, teraz może też nie ma. Jak u państwa ze zwierzętami? W tej chwili nie narzekamy, u nas łosie, jelenie. Ale jak to było w porównaniu do tego, kiedy była pani dziewczynką? A tego to nie pamiętam, tego nie było widać, bo nad jeziorem to tak nie przychodziły. A w tej chwili to nawet u nas są tuje i są poobgryzane przez sarny. No. Gdzie? We wsi, za płotem, tu wiecie, pole namiotowe i tutaj jest. No to poobgryzane, tylko góra jest już dobra, a tutaj nie ma takich ładnych, same kinki są. Przyroda atakuje. Tak. Druga sprawa, lisy chodzą. Też. No to już jak do wioski przychodzi lis, to jest tragedia tam. A wilki nie. Bo tego nie było nigdy. Wilki nie. Wilki. A dla pani chodziło to znaczy wilki nie, lisy. O zwierzęta dzikie czy hodowlane? Dzikie, dzikie, dzikie. O dzikie? Nie o dzikie. Leśne zwierzęta. Zauważyłem, się to nieraz się jedzie. Że kiedyś, co wspomniałem, że było dzików dużo, było. No ale przyszedł ten pomór i to ostrzelili i sporo. To pan dyrektor, pewnie jeden i drugi to wiedzą, co tu jest tamtego. Są dziki trochę, ale jest mniej. No, nie dają się tak zobaczyć na żywo, ale ślady trochę są, że tam czasem znajdą coś tego. Ale innej, tej płowej, saren, kózek, kozek jest coraz więcej. I takie piękne stado. Zająców po trochu widać. A tutaj jednego razu z sąsiadem, żeśmy któregoś roku rozmawiali, nie ma zająców, nie ma zająców. A sąsiad posadził takie fajne drzewko, jabłonkę, ledwie mu się przyjechał. Potem gada, przyszedł do mnie.
I mówi, wie panie Stanisławie, nie ma zająców, nie ma, akurat mistrzom, mówi, że jedzę jabłonę. Czyli jest zająca. Jest, widać po trochu coraz więcej. Jest i taki różny zwierzyny, to cieszy. No lisy czasami widzę, że przechodzą, tego no. I inne ptaszki, no też jest w tym roku, no to zeszłoroczne. Sporo wróbli, bo już jakoś było wróblu, później jakiś czas był, że nie było. A teraz to się statko zeszłego roku, zresztą u sąsiada też się sporo wróbli i w tym roku ćwierkają i u nas tam. Jaskółek zeszłego roku naliczył u nas w obozie 20 chyba 3 gniazd i to przybywa coraz więcej. No ale ja im nie szkoduję, bo tam obora prawie pusta stoi i tam ona sobie tego nawet sam nieraz poprzybijam tam listewki, żeby miały się tego. Żwirowni też tam, jak pobierany żwir, ściana stoi, też tych jaskółek, tych języków jest coraz więcej. Też się cieszę, że tych ptasków. Dzięcioł też zawituje często. Teraz co pan dyrektor widział, jak przebierał morzechy, to tego wystawiłem większe sobie, tamte wystawiłem skrzynkę tam poza domem. I ja tego patrzę, że tam mało zostało, ale tu upinek to jest dużo. I tam do syna Damiana mówi, a on mówi, ja mówię, kto tu przychodzi, bo wybiórek nie widać. Dzięcioł. I on widział raz stójka od dzięcioła właśnie rozłupa i zabrała trzech. Że tego, no przylatują i to cieszy. I taka też połowa zwierzyna. Nieraz małżonka też latem stała i mówi też przez Boże tam pod górą. Mówi, leciały dwa zwierzaki. Mówi, prosto na mnie. Ja mówię, no co za zwierzaki? Mówi, ja nie wiem. Ja mówię, to może borsuk czy co? Mówi, mamy, ale ona coś krzyknęła, to mówi, koło nim przybiega. Myślę, że dwa borsuki, że ona sama nie wie, ale tak no, się daje zauważyć, że jest więcej tego. A miałem, no to kilka lat tak do tyłu, tego jeszcze tych wilków tyle nie było, to u nas tego. To też w lesie miałem spotkanie z dwoma wilkami. Ale to było takie spokojne te spotkanie, że to. Bo mi potrzeba było drąga tam do czegoś, ja wziąłem piłkę i tego. A mały piesek koło mnie był, taki kali, biały, on się pilnował za mną. Ja tak piłuję, tak schylony, a on tak koło mnie warł. Ja tak głowę, patrzę, stoi. Myślę, pies, a ty, ale piękny, bo to było styczeń, śniegu mało, mówi tego, ale piękny, taki szary, biały psów. Ja patrzę, chyba wilk. Się podniosłem, a pies cicho siaką nogę się. W strachu on się patrzy, a się wychylił, stał drugi. O, ja mówię, a wy co to bractwo tego? No, a czego przyszli tu podglądać mnie? No, byli tak trochę głośni, popatrzyli i się zawrócili i poszli. Ale piękne takie, no, bo to w styczniu. Nie była stroka zima, to nie był głodny rok, ale no, to tak, bo to już tyle i tego, ale to pierwszy raz tak nazywał. To było tak może jak ode mnie do ściany. To tak oni tak zadawali. Ale piękne takie zwierzaki. Czy może jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie takie. Czy pamięta pan, jak nazywała się ta droga, którą pan jeździł? Z Macharców, tak? Ja to tak, tego to tam nie przypominam, żeby ta droga miała nazwę, tylko wiem, że mi teście opowiadał, droga Dźwilowa, to chyba ta od szosy, to Sobolewa, ale ją mogą jeszcze tak, co koło Żmulca tu u nas, ta, tu od Zajączkowskiego, to też mówi, że to też jakoś nazywają tą drogę. Nie, ale ja mówię to, co z młodości do dziewczyny, co pan jeździ. Ale o tej? A nie przypominam. Tam przez puszczę. Nie przypominam. No, przez puszczę, właśnie. Bo my znamy taką dwie razy na tą drogę. A, bo raz przyjechałem do niej rowerem.
Tam od siebie to 30 parę kilometrów, ale raz. Będzie nie pojadę, bo na autobusem to jest trochę tego. Ale no, jak o nas to mówili, że no, na Czerwony Krzyż. Aha. Stobołowo i na Czerwony Krzyż. My znamy taką nazwę, to też myślę, że zaciekawi Państwa, że ta droga ma dwie nazwy. Dla tych, co mi, bo wspominał Pan, że w Macharce to była parafia wigierska. I tą drogą właśnie jeździli parafianie do kościoła, do Wigier. Tak, to było. No. I ta droga nazywa się dla mieszkańców Macharc, ona się nazywa Droga Wigierska. Ona się nazywa Droga Wigierska. Natomiast dla tych, co mieszkają tutaj w Mikołajewie i powiedzmy na Wigrach, to ta droga nazywa się Droga Macharcowa. Dlatego takie pytanie zadałem. Dziękuję. A no rzeczywiście, że no, droga Wigierska, Wigierska droga. Teraz już ona zarosła, już jej prawie w lesie nie widać w niektórych miejscach. Po tamtej stronie, w głębokim grocie. U nas jest. No, Matula wspominała, że tego, że właśnie jeszcze tam nasze te strony należały do parafii. Tam rzadko uczęszczali, ale czasami no, jechali. Jechali, żeby ten. Ja to już jak tu przyjeżdżałem, co do Wigier na odpust, no to nasza już była parafia studzieniczna, no ale do Wigier to wiadomo, to był znany odpust, słynny i się jechało do Wigier. A do Strójka jeszcze później po odpuście się zachodziło na obiad, to przede wszystkim ryba w różnych postaciach. O, ryba tego. W naszych stronach to tam czasami była ta ryba, bo w zimę był lód i nie odchodził. I właśnie, a teraz i u nas tam mówili najlepsza ryba stynka wigierska i stynka wigierska. To ludzie mówili, że ale to jest nie ma chyba. Najlepsza, bo czasami stynka była z innych jezior, ale mówią mułem jedzie, a mówi serwianska i wigierska, najsmaczniejsze stynki. A teraz chyba nie ma pytań. Chodźmy na to, jest? Stynka jest. Próbowaliśmy kilka lat temu, to już pewnie będzie z 10 lat, niewodem, zimą, złowić stynkę, żeby w ogóle sprawdzić, czy ona jest. No to jest. Wtedy się nie złowiła zbyt licznie, ale jak łowimy ryby w innych porach roku, to ta stynka gdzieś tam się pojawia. Także ona jest, tylko tyle, że my jej nie łowimy, bo po pierwsze chcemy, żeby jej było jeszcze więcej, a po drugie ją się łowi spod lodu, a wiadomo, jakie są zimy. Także nie ma sensu. Czy ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć, zapytać się, czegoś się dowiedzieć? Bo jeżeli nie, to ja serdecznie jeszcze raz podziękuję i poproszę pana dyrektora o przekazanie też podziękowaniu. A my bardzo dziękujemy, że chcieliście nas wysłuchać.